Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Wracamy do Forzy Horizon 4 oczywiście. Na początku przypomnę tylko, że jeżeli odcineczek wam się spodoba, samochodzik wam się spodoba, czy ogólnie ta seria wam się podoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, no i za wszelkie komentarze pomocne będę bardzo szczerze zadowolony i wdzięczny. No i teraz tak, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że zmieniłem kontroler. Pisaliście, mega dużo osób pisało, żeby grać na padzie. Jako że nie gram w te gry za bardzo na padzie, także tutaj mniej więcej poogarniałem sobie początkowe sterowanie, aczkolwiek no jestem mega nieprzyzwyczajony do jednej konkretnie rzeczy takiej, która też w rakecie, jak próbowałem pograć na padzie, mnie denerwowała, to, że jeden klawisz jest od ruszania, a drugi do tego, żeby na wstecznym palić, także to jest dla mnie jakiś, dla mojej percepcji problem niestety mały, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to problem dla was, że będę przez to może czasem coś tracił, może nie wiem, no spróbujemy i zobaczymy, jak to będzie na wyścigach. Teraz tak, przede wszystkim chcemy właśnie wykonać sobie jakąś misyjkę. Odblokowałem tutaj kilka takich strefek typu strefa pomiarowa, o, bo pojeździłem sobie samochodzikiem. Tutaj strefę zrobiłem, tutaj robiłem strefę, o, tutaj czegoś nie zaliczyłem tablicy wpływu, ale tu i tu udało mi się przekroczyć 3 gwiazdki, czyli 230 km na godzinę na strefie pomiarowej. Ale dzisiaj chciałbym pojechać gdzieś tak naprawdę do misji, także możemy pojechać na przykład w to miejsce. Dzisiaj zrobić sobie ten przełajowy, rajd przełajowy na przedmieściach, seria rajdów przełajowych, a później jeszcze otworzyć, czy zrobić losowanie tych skrzynek, czy czegoś takiego, bo widziałem u Ludzka na live, że coś takiego w ogóle w tej grze jest i zobaczyłem to też przed chwilą u siebie w menu, że mam kilka tego typu opcji, a to wiadomo, zawsze dodatkowy hajs czy coś jest. Jak widzicie, aktualnie jadę Aston Martinem, to jest jakaś wersja, czekajcie, tutaj macie napisana James Bond Edition Aston Martin DBS 2008 rok. Naprawdę autko wygląda fenomenalnie, podoba mi się. Prawdopodobnie było przez to w jakimś Bondzie też, ale naprawdę, naprawdę spoko się nim jeździ. A chociaż no teraz na padzie to... Chociaż powiem wam, no na padzie na tej gałeczce wydaje mi się, że te ruchy są płynniejsze. O fakt, nie ten klawisz. Cały czas nie wiem jak tu, jak hamować zbytnio na zakrętach. W sensie jak podjeżdżam pod zakręt i jadę za szybko, to oprócz zwolnienia klawisza odpowiedzialnego za gaz, powinienem docisnąć ten odpowiedzialny za wsteczny, tak jakby, nie? Nie za ręczny, bo ręczny to jest ten, a wsteczny to jest to i tak jakby trochę hamuje. Chyba tak, ale no będę się musiał do tego na pewno przyzwyczaić. Póki co nie usunę tych, bo pisaliście też o usunięciu między innymi tych pasków na dole. Póki co będę z tym grał właśnie po to, żeby się nauczyć jakiejś takiej mechaniki podstawowej gry. Szczególnie teraz na padzie to tym bardziej, będzie mi to na pewno pomocne. No ja na to nie zwracam uwagi, szczerze powiedziawszy, jak już jeżdżę, także mam nadzieję, że aż tak wam to nie przeszkodzi. Powiem wam, 200 km na godzinę, a tego nawet tak nie czuję za bardzo. Fuck, miałem skręcić. A, bo tu kamerę mogę obracać, dobra. Wsteczny. Nie w tę stronę. Nie w tę stronę, panie. Dobra, przypiłuj tego Astonka i lecimy. Powiem wam, że naprawdę fajnie to wygląda, no. Pisaliście też teoretycznie, że nie muszę się tak często odzywać na nagraniu, że mogę tutaj dać wybrzmieć grze i silnikowi. Także jeżeli nie będzie żadnych problemów, to dla mnie to jeszcze lepiej tak naprawdę. Także będę się dzielił najwyżej przemyśleniami raz na jakiś czas, a później zobaczę przez komentarze, pewnie głównie, czy przez łapki, jak mniej więcej to zadziałało, czy na plus, czy na minus. Ale śmiga maszyna. Coś było? Zbieramy to. Ale droga hamowania, fuck, nie ten przycisk. Ej, dejm. Czekajcie, bo mnie znosi. Ale wibruje ten padzioch. Nie podjadę teraz, nie? Fucken. Dobra, na wstecznym podjeżdżam, elo. Też nie podjadę.
Dobra, czekajcie, spróbuję tak do boku i tak wyjechać do góry. Tylko niech nabierze obrotów trochę, niech wskoczy na drogę, dokładnie. No niestety, tak jak powiedziałem, no nie potrafię, nie panuję po prostu jeszcze nad tym pojazdem za bardzo. W sensie, jeżeli chodzi przynajmniej o grę na padzie, także zachowawczo mocno. Czekajcie, X to jest ten klawisz, dobra. Sprawdzamy, o co chodzi, to jest chyba ta widokówka kolejna. Także ją sobie zgarniemy. Zalew Derwent, przez las i wzdłuż brzegu biegnie przepiękny szlak, gdzie można udać się na długi spacer, więc szybciej przejechać jaguarem, ale można też szybciej przejechać jaguarem. Nie, ładnie to wygląda, naprawdę podobają mi się takie zabytki, można to powiedzieć. Ładne, ładna tama po prostu. Podoba mi się styl, którym to jest wybudowane tutaj, z tych takich cegieł. No dobra, pięknie, kontynuujmy rozgrywkę i udajmy się po prostu do naszego celu. Dobra, czyli tak, wsteczny cyk i do przodu. Przypalamy. Dobra. Ale one się strasznie kotłują tu na początku, te samochody. Może powinienem wolniej jechać? Nie no, żartowałem oczywiście. Dobra, 2 kilometry mamy do celu. Także dojedźmy tam i za chwilę zobaczymy, jak to będzie ten rajd wyglądał. Fuckens, ja jestem ślepy po prostu. Ale ręczny był pociśnięty. Dobra, prosimy w lewo. Okej, jadymy. 1,5 kilometra. Powiem wam, że tak jak jedziemy w tym momencie, rozglądam się, jak mniej więcej tutaj wszystko i w samochodzie wygląda, i na zewnątrz wygląda to naprawdę ładnie. Kolejna gra, którą można pograć też w sumie na padzie i sprawia przyjemność, także spoczko. Powiem wam, że kupiłem sobie NBA. Tutaj jest FIFA. Tutaj jest Forza. I to są już 3 najnowsze gry, gdzie mogę pograć na padzie nawet. Powiem wam, że fajna sprawa. Dobra. Dojechaliśmy do miejsca, gdzie rozpoczniemy dzisiejszy wyścig, dzisiejszy rajd. Jakim samochodem, czy ja tym Range Roverem będę prowadził? Pierwszej rundy serii rajdów przełajowych. Tam dokąd jedziemy, drogi nie będą potrzebne, ale przydadzą się. Trawiaste wzgórza oczywiście się przydadzą, lasy i samochody, rzecz jasna. Wybierz więc coś dla siebie. Aha, czyli tak, Land Rover, Range Rover Sport SVR, czy może Volkswagen klas 5x1600 Baja Bug, czyli jakaś Badzia Bug pewnie, albo Ram 2500 Power Wagon. O kurde, powiem wam, trudno wybrać. Myślę, że najbardziej taki sneaky były ten Volkswagenik, taki wiecie, żeby sobie nim pośmigać tutaj, i taki najbardziej zwrotny czy coś. Ten czuję byłby najgorszy teoretycznie o zwrotność, ale pewnie by sobie dawał radę gdzieś na, nie wiem, lepiej przyczepnej jakiejś drodze zwykłej po prostu. No taki, no to wygląda po prostu na miejskiego SUV-a bardziej, nie? Nawet pod względem takim, no chyba, że jest po prostu na terenówkę tak zrobiony. A ten teoretycznie też da radę, w sensie one wyglądają bardziej takie, że dadzą radę, szczególnie ten, ale nie byłyby takie szybkie, zwrotne jak ten mały Volkswagen, także wybiorę Volkswagena po prostu. Chociaż wiadomo, no to jest gra, więc pewnie w grze wszystko tak samo by dało radę, ale no pojedźmy sobie Volkswagennikiem, bo wygląda kozacko. No co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć wam, ludzie, no? Oczywiście, tak jak mówiłem, ja się nie znam kompletnie na samochodach na tej grze, także no niestety. A, właśnie! Od razu, ludzie, powiedzcie mi, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, dajcie znać w komentarzach, jak się połączyć z online'em. Nie łączy mnie na online, nie wiem o co chodzi, wrzuca mnie na serwery amerykańskie i nie mogę się połączyć. Czy spotkaliście się z takim problemem? Czy wiecie, jak temu zaradzić? Dajcie znać. I o co chodzi? Ścigaj się i rywalizuj z diwatarami, rywalizuj z innymi graczami, aby kończyć trasę w rekordowym czasie. Dajemy solo, nie wiem o co chodzi tak naprawdę. Jezu, o co chodzi?
Schemat Horizon, dałem to poprzednio na festiwal w Australii, ale go tu nie ma, więc chcę się przekonać, czy mam tu jakiegoś utalentowanego projektanta. Te wiadomości po prawej powinny być większe, bo czasem nie wiadomo, jak złapać kontekst wiadomości, skoro my przeczytaliśmy już część, a kolejnej jeszcze nie ma. A nie rozumiem, o co tu chodzi, szczerze powiedziawszy. Można wybrać gdzie i jak szybko, ale na porządek samochody. No dobra, no... Motyw, że jazda była uczciwa, spoko. Nie rozumiem dalej. Można nawet utworzyć własny, spoczko. Hogaton prezentuje, Hogaton ride przełajowy na przedmieściach. Tu chodzi o to, że to jest plakat, tak? Czy coś takiego? Ten jest ładny i ten jest ładny. Ten bardziej do przełajowego pasuje. Twój schemat nazwać i opublikować. Motywy samochodu, terenowe bugi i... Aha, w ten sposób. Ładne to jest, powiem wam. Ładnie wyglądają, szczerze powiedziawszy, to ładnie wygląda, kurczę, ale to jest ten Track Toys, dokładnie. Klasyk sportowy. To jest fajne, offroad. Ten Canis z tego, to jest Jeepek oczywiście, ale to jest Canis, ten wojskowy z GTA. A, dobra. Nie wiem, co tu mogę tak naprawdę za bardzo zrobić, także po prostu stworzę to i tyle. No, dobra, okej, okay. Podobają mi się te kolorki, ładnie to wygląda, naprawdę fajnie wyglądają te całe projektowe rzeczy. Moje samochody, kup samochód. A czy nie mogę tym jechać, o co chodzi? A ja nie chcę kupować może samochodu specjalnie do tego. Lamborghini z 86. Oglądałem jakiś odcinek na YouTubie, gdzie gościu z Ameryki pokazuje samochody i pokazywał chyba właśnie to Lambo. Ale... nie wyglądało za super. Mercedesy, Titan, o, mamy tego, Insurgenta, aka, jak to się nazywa? Teradyn? Górka Lab w Teradyn, okej. Okay. JPEG, Willys. No, w tym momencie tak za bardzo nie mam dużego wyboru, ale ja nie chciałbym kupować samochodu. Mogę nie kupować samochodu żadnego? Okej, okay, zmieni samochód, zawody, no ale ja chcę już jechać, szczerze powiedziawszy. Wybierz inny samochód dla tych zawodów, ale dostałem teraz za free przecież, nie? Czekajcie, zmień samochód. Nie, no jadę tym. Zawody niestandardowe. Szczerze nie mam pojęcia, o co chodzi, to już chyba tylko tyle. Jak ja mam to wystartować? What the hell is going on? Okej, okay, dobra. To dla kogoś, kto pierwszy raz to gra, to nie jest takie oczywiste, ludzie. Także ja naprawdę nie wiem, o co chodzi z tymi projektami. No coś sobie stworzyłem, ale nagle coś tam jest innego do wyboru i tak ja się patrzę i tak nie wiadomo, o co chodzi. No dobra, lecimy w takim razie. Okej. Okay. Moje pierwsze zawody. Na padzie oczywiście. Jeszcze Volkswagenikiem. Ciekawe, czy zależnie od tego, co ja wybrałem, jaki pojazd, to zależą też samochody moich rywali. Ale ładnie to wygląda. Boże, ta gra jest ładna, naprawdę. Dobra, elo, frajerzy. Ale was tu pocisnę. O, ty kurde! Ale zarzuciło. Jo, pierdziele. Dobra. Ideolo. Ideolo. Punkt kontrolny zaraz będzie. Fuck, tu jest w lewo odbitka. Skąd ja miałem to wiedzieć? Czekajcie, jak się cofa? Dobra. Ogarnąłem klawisz od cofania. Nie wiedziałem, że tu w lewo mam skręcić. Kurde, tu była podbita. Znów od tego miejsca. Chyba to dobrze kliknąłem. Nie miałem bladiego pojęcia, że coś takiego tutaj mnie czeka. Fuck. O fuck, nie, co ja robię? Coś klikam sobie źle. Ja pierdzielę, ale musiałem się cofnąć.
naprawdę trudno jest ogarnąć. Jeszcze nie dość, że zastanawiam się, ja się muszę zastanawiać, który ja klawisz, wiecie, mam wcisnąć w tym momencie. Także to jest na pewno utrudnienie dla mnie na padzie. Ale też to, że jadąc na tej kamerze w sumie nie widzę tych punktów za bardzo, a się skupiam na innej rzeczy. Mnie to troszeczkę rozprasza wtedy. Okej, okay, gro komputerowa, proszę. Pozwól mi dojechać na pierwszym miejscu. Jezu, chciałem jechać drogą już. Powiem wam, że dobrze są te paski. Bardzo, kurczę, dobrze są te paski. Gdyby nie te paski, to ja bym już z drogi zjechał z 5 razy. Naprawdę. Dobra, tutaj ścięliśmy zakręt. Teraz mocna prosta. W ogóle to był manewr w powietrzu, okej. Przebijamy się przez jakieś pola. Dojeżdżamy na polanę. Kolejny przejazd. O nie, drzewo. Ale się zawinąłem, ale nie możemy się tak zawinąć. Zdecydowanie nie możemy się tak zawinąć, proszę państwa. Ale zdecydowanie też nie możemy wpaść w drzewo. Dobra, od tego momentu jedziemy dalej. Wystarczyło nie wpaść w drzewo, naprawdę. Okej, okay, możemy kozacko dalej kontynuować ten wyścig. Mówię, ja jestem ślepy. Ja nie widzę tych punktów kontrolnych kompletnie. Ja nie mam tego w głowie, że ja muszę przez te punkciki przejeżdżać zasrane. Jezu, dobra. Lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. I docieramy tutaj chyba na pierwszym miejscu. Tak, zakończyliśmy ten wyścig. Otwieranie tych... powiedzmy skrzynek, że tak to nazwę, będzie na samym końcu, żeby nie tracić tutaj czasu. O Sylo, gdzie ty jesteś? 11 miejsce w Arielu Nomadzie. Sylwester, naprawdę, spodziewałem się po tobie czegoś więcej. Dobra, nagrody dostaliśmy, mamy 217 tysięcy, świetnie. Zdobyty wpływ prawie 4000. Co nam to daje? Drugi poziom rajdów przełajowych, w sensie rundę drugą, i kolejny poziom szósty, 10 tysięcy kredytów do tego. Świetnie, super. No i całkowity wpływ do zimy Horizon także wzrósł. Okej, okay, i mamy jedno losowanko, to już niezależnie ode mnie, tak na dobrą sprawę. Co nam się wylosuje? Na ubranie. Tak, będę wyglądał zabójczo. Nie chcę na festiwalu tego ubierać. Chciałbym wykonać jeszcze z jedną akcję na tym odcinku i dopiero tak naprawdę zastanawiać się nad tymi skrzynkami. No, przeszedłem do drugiej rundy, świetnie. Okej. Okay. Luzik, gościu, luzik. Ale ja chciałbym się udać w tym momencie do tablic wpływu, a po tych tablicach wpływu mógłbym pojechać właśnie do miasta. Także w tym momencie... A nie, my jesteśmy w mieście. God damn, czekajcie, my tu w mieście jesteśmy. Mapa świata, proszę ja was bardzo. To lecimy od razu na wyścig uliczny. Co się będziemy, kurczę? Dobra, spróbujemy na kamerce zwykłej, że tak powiem, trochę pojeździć, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale goś tu przypalił. Łe, po mieście już tak nie powinienem szaleć teoretycznie. Ale ludzie, no nie powstrzymacie mnie. Przed ulicznym szaleństwem. Ej, 200 po mieście. Prawko odebrane już 3 razy. Prawko znalezione, kurczę, w chipsach. No cóż. Dobra. X jest tutaj. Solo. Ale czym chcę jechać? Na pewno nie tym samochodem. Ja nie chcę jechać tym samochodem. Wyścig uliczny tym pojazdem, Volkswagenem, byłby słaby, tak czuję. Czemu ja oglądam jakiś filmik z tym samochodem związany? Dobra, jednak jadę chyba tym samochodem. Tuninguj samochód, ustawienia poziomu, rozpocznij zawody wyścigowe.
No dobra, no to już pojadę, no co ja mogę zrobić? Co ja poradzę? No jadę Volkswagenem. Ciśniemy. Te wszystkie Betiuszki, Jaguarki, inne tałataństwa. Okej, nie powinienem aż tak zwalniać na tym zakręcie. Dobrze tutaj PIT nie działa tak jak w GTA, bo mogę się zatrzymać przynajmniej na takim samochodziku trochę. Dobrze, świetnie, świetnie. Okej. Czwarta pozycja, awansowaliśmy troszeczkę. Gościu, nie blokuj mi respa. Dobra, próbujmy. Nie mam jak go zbytnio przegonić, powiem wam. Tutaj będzie moje przegonienie go. Okej, zbliżamy się do kolejnych. Trzecia pozycja jest już moja. Robimy awans na drugą przed zakrętem. Okej, źle zakręciłem trochę. Chociaż... Dobra, zyskałem drugą pozycję. Zawsze jakiś plus. Niestety przewagę wyrobił sobie gość z numerem 1, Husky Banjo. No nie umiem jeszcze tu w zakręty wchodzić, kurde. Nie kumam, mówię, mój umysł nie kuma tego hamowania tym drugim przyciskiem, kurczę, jak to działa. Więc zatrzymywać to się będę na murkach co najwyżej. Dobra, spróbujmy go nadgonić jakoś. Jaka jest trasa? Szybki zakręt w lewo, w prawo. Dobra, na tych zakręciochach go porobiłem. Dobra. No prawie się udało zrobić. Za pierwszym podejściem. Okej, świetnie. Utrzymujemy pierwszą pozycję, nawet robimy chyba w tym momencie jakąś przewagę. Nie, tak nie możemy polecieć. Za bardzo chcieliśmy. Musimy chyba za tymi strzałkami w końcu pojeździć, bez kitu. Te strzałki nie są tu zapewne przez przypadek. Jeżeli będę za nimi zmierzał, to będzie teoretycznie najlepsza trasa, najszybsza do dojechania do mety, czy do jakiegoś punktu. Ej, nie, nie mówcie, że mnie gość na końcu śmignie. No nie, no na prostej mnie śmignie? Jestem w stanie to jakoś zablokować, że mnie nie śmigną na prostej? Dobra, chyba jechałem jak wariat, po prostu zajechałem mu drogę. Ale wydaje mi się, że on miał mocniejszy jednak samochód ode mnie. No bez przesady tą betką. Dobra, cyk, skończyliśmy wyścig. Proszę was bardzo, nagrody, dziękuję. Wpływu też prawie 4000, świetnie. Wyścig uliczny, poziom, a runda trzecia już, okej. Running Man. Czy Ruining Man tam było? Running Man? Nie wiem. Nie mam pojęcia. I knew you'd be good at this, I just knew it! You're through to the next round. I can't wait to see what you're capable of. Okej, świetnie, mamy czyli mamy kolejne cele po prostu do wykonania. Super. No i teraz tak. Wyścig uliczny ukończony, złoto. Aha, tutaj jest takie złoto, a tutaj zastanawiało mnie to, dlaczego tu jest w środku złote wtedy. Dobra ludzie, wiecie co zrobimy? Na koniec tego odcineczka dzisiejszego, pełnego wrażeń, oprócz tego, że oznaczę sobie jakieś punkty. Czy to mogę w ogóle oznaczyć? To mi coś da? W sensie te tablice muszę odblokować? Czy jak to wygląda? Otworzymy sobie za chwilę, zrobimy te losowania w sensie. Miejmy nadzieję, że wylosujemy coś fajnego tak naprawdę. Te losowania też będę wykonywał po prostu raz na jakiś czas, tak jak powiedziałem już wcześniej. Na zakończenie, tak naprawdę przy zakończeniu odcinka. Także nie ma się co tego aż tak często spodziewać. Ja sobie będę to chyba stakował po prostu i wtedy kiedy będę mógł, to będę to otwierał. Dobra. Na prosto lecimy, tu była tabliczka. Tu była jedna tabliczka.
którą prawie przez przypadek objechałem. No już, już rozbiłem w tym momencie. A tu nawet w mieście można się ze wszystkim rozbijać. Super. Tu jest fotka jeszcze po drodze. Pomnik Scotta, no to wszystko, wszystko po drodze zbieramy, powiem tak. Wszystko co się da zbiorę, bo dlaczego miałbym tego nie zebrać? Może jakieś bonusy za to dostanę. Ale ładne. Edynburg. Grab yourself some fish and chips, some salt and sauce and make yourself at home. No szybko udało nam się objechać. Dobra, kontynuujemy. A, to tu chyba miałem dojechać, tak? Czy nie, dalej jeszcze miałem jechać. Czekajcie, mam kilometr jeszcze do tego punktu. Fuck. Naprawdę zaznaczyłem gdzieś tam? Taki punkcik, a tu miałem dwa po drodze, ich nie obkaczyłem. Okej, okay, spróbujmy do tego podjechać. Okej, okay, świetnie, świetnie objechałem. Gdzie tutaj coś takiego jest? Gdzie tu coś jest? A, tu jest fast travel. No okej, okay, dobra. W takim razie, nie wiem co to miało być, to fast travel tak naprawdę, ale zrobimy sobie losowanka. Jako, że mogę, mam 7 losowań, także zobaczymy co nam się dzisiaj trafi. Okej, okay, zaczynamy od, kurcze, myślałem, że 110 tysięcy, od 10 tysięcy waluty tej Forza Horizonowej? Mogę tak to powiedzieć? Jak rozumiem, to złote są najlepsze. Okej, okay, zwykły, trąbka urodzinowa, klakson. Fakt, nie wiem co ja dostałem. T-shirt, czyli koszuleczka. Co jeszcze? No, 110 tysięcy, to rozumiem. Okej, okay, jeszcze trzy losowania. Wow, ej, to było dobre, 200 tysięcy, nice. Ale ta niebieska koszulka motocyklowa była kozacka. Lecimy dalej, może coś fioletowego znowu, może złote. Aj, szkoda, że nie samochodzik. Swobodny taniec z emotikonka. No i ostatnia skrzyneczka, ostatnie losowanie, wheel spin. A kurde, dostałem samochód Z3M Coupe BMW. A to jest fajne, spoczko akuratnie. Okej, okay, proszę państwa, także myślę, że w tym odcinku Forzy z Forzy Horizon 4 ty było na tyle. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, no i za wszelkie próby doradzenia, za tipy, czy związane z samochodami, trasą, czy sterowaniem, czy właśnie z tym połączeniem tak naprawdę do dołączeniem do grania online w Horizon Live. Bardzo, bardzo dziękuję oczywiście. Także dziękuję też bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. Cześć!